Książki są dla mnie bardzo ważne. Zajmują mi cały dzień, od rana do momentu, kiedy idę spać. Zajmuję się nimi zawodowo, bo jestem wydawczynią, czasem tłumaczką. Uczę się ciągle jeszcze głównie z książek i czytam oczywiście również dla przyjemności. Książki to jest również jeden z najważniejszych i najczęściej przeze mnie ofiarowanych innym prezentów. Ale jest jedna książka, którą daję w prezencie najczęściej, już od 10 lat, którą ofiarowałam chyba wszystkim ważnym dla mnie kobietom, czasem również mężczyznom, którym zależy na ich kobietach. Chciałabym powiedzieć parę słów dzisiaj o książce Ciało kobiety, mądrość kobiety, autorstwa Christiane Morsz. Ta książka była dla mnie osobistym prezentem w życiu. Przyszła do mnie jeszcze wtedy w oryginale, 10 lat temu. W momencie, w którym potrzebowałam najbardziej połączenia, odnalezienia połączenia ze swoim ciałem i naprawienia tego, co sprawiało, że nie byłam zdrowa. Najcenniejsze w tej książce jest to, że pokazuje połączenia pomiędzy tym, co się dzieje w ciele, a tym, co dzieje się w naszym życiu psychicznym, w naszych emocjach, w relacjach, w naszych przekonaniach, tym wszystkim, co kształtuje naszą rzeczywistość mentalną, psychiczną i pokazuje połączenie między tym, a zjawiskami, które zachodzą w naszym ciele. Uświadomienie sobie tego sprawia, że zaczynamy postrzegać życie, to fizyczne i niefizyczne, jako całość, gdzie istnieje mnóstwo zależności, które nie są ani magiczne, ani niezrozumiałe, ani zbyt trudne do ogarnięcia, tylko są po prostu nami. I tak też właśnie w moim życiu ta książka zadziałała. To znaczy dała mi zrozumienie przyczyn, dała mi nie tyle kontrolę czy władzę, bo nie zawsze mamy kontrolę i władzę nad naszym zdrowiem, ale wpływ, dała mi poczucie wpływu, tego najważniejszego wpływu na procesy zachodzące w moim ciele, na procesy uzdrawiania, dlatego że leczenie również jest jedną z form uzdrawiania. Dzięki podejściu Christiane Morsz nauczyłam się przede wszystkim czytać sygnały z ciała. Coś, co wydaje się sztuką magiczną w naszych czasach, ale jednak jest całkiem łatwe i możliwe. Może inaczej, jest proste, może nie dla wszystkich łatwe, ale ta książka przeprowadza bardzo konsekwentnie, krok po kroku, przez proces uczenia się właśnie słuchania ciała. I to nie słuchania z zewnątrz, tylko słuchania jako słuchania siebie samego, siebie samej. Drugą ogromnie ważną rzeczą, którą zaczerpnęłam z tej książki, jest zaufanie. Zaufanie do procesów biologicznych, zaufanie do intuicji mojej własnej, zaufanie do tego, co się w moim ciele dzieje, zaufanie do cykli, zaufanie do tego, że to jest dobre, że to nie przynosi tylko problemów, bólu i różnego rodzaju komplikacji w życiu, ale przede wszystkim do tego, że jest źródłem mądrości, źródłem siły i dodatkowych kompetencji. Zrozumienie tego, że cykle hormonalne, w tym menopauza, nie są dopustem jakimś bożym, ani karą za cokolwiek, którą na kobietę zrzucono, ale są po pierwsze czymś naturalnym, ale po drugie dają nam również dostęp do wielu rzeczy, w tym na przykład w zależności od cyklu do głębszego odczuwania pewnych spraw w życiu, w tym w sobie, ale też i na zewnątrz, w tym w relacjach na przykład. I że można do nich podchodzić
do tych procesów w taki właśnie sposób, a nie jak do choroby. W tym również ciąży, porodu, menstruacji, wszelkich procesów fizycznych i fizjologicznych. Podejście dr Northrup przede wszystkim wnosi spokój i poczucie, że moje ciało jest dobre, moje cykle są właściwe, nie niosą ze sobą zagrożenia, wręcz przeciwnie, i że to wszystko ma sens, że moje funkcjonowanie fizyczne w połączeniu z moim funkcjonowaniem psychicznym, z moimi emocjami, z moimi uczuciami, z moimi relacjami, że to ma wszystko sens, że jest połączone, że można to zrozumieć, że można mieć do tego dostęp, że nie rządzi mną, tylko ja mogę wpływać na to, co się ze mną dzieje. W tym sensie ta książka oddała mi władzę, siłę i wpływ na moje zdrowie psychofizyczne. Jest ona przeznaczona dla kobiet właściwie w każdym wieku, ale zapewne przede wszystkim gdzieś od wieku nastoletniego do okresu okołomenopauzalnego lub tuż po. Dla kobiety, dla bardzo młodej kobiety, ta książka będzie bardzo solidną i cenną podstawą wiedzy na resztę życia. Dla kobiety, która ma konkretne problemy zdrowotne, kobiece, może się okazać absolutną rewelacją połączyć kabelki w umyśle i znaleźć głębsze przyczyny fizycznych dolegliwości oraz im zaradzić. I to wydarzyło się w moim życiu wielokrotnie dzięki tej książce. Dla kobiety, która jest w drugiej połowie życia, aby nawiązać kontakt, jeżeli na przykład tego nie miała okazji, tego nie zrobiła ze sobą, nawiązać kontakt ze swoim ciałem, pokochać je, zaakceptować i być szczęśliwą ze swoim ciałem w okresie, który jest dla kobiet bardzo często trudny i którego nie akceptują, a okazuje się, że jest i może być okresem, w którym się kwitnie i czuje znakomicie. Dla kobiet, które zmagają się ze swoją fizjologią, które nie lubią swojej fizjologii, które nie lubią swojego ciała, które mają pretensje do swojego zdrowia. Te wszystkie kobiety na pewno zaczerpną ogromnie dużo z książki dr Christian Northrup. Serdecznie polecam na prezent dla kobiet w wieku od 15 do 85 lat. Jeżeli macie wokół siebie kobiety, które potrzebują takiej wiedzy, potrzebują się ze swoim zdrowiem i swoim ciałem zaprzyjaźnić, to jest bardzo dobry wybór.